give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Wait until the reaper takes my life. Never gonna get me out alive. I will live a thousand million lives. My patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning. Is this entertaining? Królestwo Akwarystyki zaprasza na obejrzenie filmu Czerwone oczy, bestia z oceanu. Miłego seansu życzy Królestwo Akwarystyki, Plamoki Studios oraz Wikipedia. We used to hide under the covers, serenade each other with careless melodies. Deep inside us, the major and the minor were like piano keys. You played for me. Ocean Atlantycki, dom milionów gatunków ryb i najgroźniejszych stworzeń na Ziemi – rekinów. Te zabójcze potwory od milionów lat wzbudzały strach w oczach każdych wodnych stworzeń. Atakują ludzi tak często i z taką szansą na zabicie ofiary, że strach pomyśleć, co by się stało, gdyby żyły one także w wodach słodkich. Najagresywniejsze z nich – rekiny białe – właśnie mają tarło. W tym czasie wiele plaż w Ameryce Północnej oraz Australii zostaje zamkniętych, bo rekiny nie atakowały ludzi. Głodne, zdenerwowane samice w drodze do wybrzeża Brazylii, łączącego Amazonkę z Oceanem Atlantyckim, dla swych wrogów są bezlitosne. Potrawne są takie wygłodniałe, że czasem wpływają do rzek i niestety umierają. Jest jednak gatunek, który żyje w wodach słodkich, żarłacz tępogłowy. Amazońskie plemiona od wieków bały się wchodzić do wody, głównie na otwartych wodach Amazonki, gdyż tam żarłacze tępogłowe były najgroźniejsze. Bez problemów atakują i zjadają wielkie ryby, takie jak sumy i węgorze. Są one na tyle zaciekłe, że czasem walczą z arapaimą i często je zabijają. Zwinniki Blechera jednak nie widziały jeszcze żarłaczy, gdyż są one w miejscu, do których one nie mają dostępu – bagnie. Jest ono tak płytkie, że czasem one same ledwo się tam mieszczą. Bagno to jednak idealne wręcz źródła pokarmu. Jest tam mnóstwo komarów, dżdżownic i narybku. Coś jednak im przeszkadza. Piranie czerwone znalazły kryjówkę zwinników i chcą ją przejąć. Wyganiają zwinniki na środek rzeki. Same piranie nie wiedzą, co robią. Nie wiedzą, że czeka je śmierć. Nawet nie zdążyły uciekać, a już umarły. Zwinniki są w popłochu. Nie widziały jeszcze tak agresywnego stworzenia. Nie widziały rekina. Żarłacz tępogłowy po pożarciu prawie całej ławicy piranii nie odpuszcza. Obrał teraz za cel zwinniki Blechera, które nie mają gdzie się ukryć. Uciekają przed rekinem tam, gdzie mogą. Przez przypadek wpadł do sieci rybaków, którzy właśnie chcieli złapać rekina. Rekin jednak okazał się zbyt szybki i uciekł. Zwinniki po złapaniu w sieci zostały przetransportowane do innej rzeki w innym kontynencie. Są one w Ameryce Północnej, a głównie w Meksyku. Zwinnikom od razu przeszkadza temperatura, która tam panuje.
postanowiły udać się w inne miejsce, bezpieczniejsze. Zauważyły one małą dziurę w dnie. Wpłynęły w nią jedna po drugiej. Coraz trudniej było zobaczyć światło. Kilka zwinników zauważyło jednak mały odcień białego, pływającego spokojnie obok nich. Są to ślepce jaskiniowe. Ryby należące do tej samej rodziny co one. Wykształciły one specjalny sposób życia w ciemnościach. Są pozbawione oczu. Mają one jednak bardzo wyczulone zmysły słuchu i węchu. Nie zauważają one więc zwinników i czasem po prostu przepychają się pomiędzy nimi. Zwinnikom robi się bardzo zimno. Temperatura w jaskini sięga tylko 15 stopni. Na szczęście znajdują one wyjście. Przeskok temperatury jest od razu zauważalny. Z 15 stopni Celsjusza zwinniki wpłynęły do wody, w której jest ich prawie 30. Co najgorsze, zbliża się lato. Temperatura wody bardzo często wzrasta. Odczuwają to także pielęgnice niebieskołuskie, które oprócz swojego pięknego, lśniącego niebieskiego ubarwienia są także drapieżnikami doskonałymi. Osiągają one zaledwie 20 cm długości. Są one także jedną z najagresywniejszych pielęgnic. Zwinniki zauważyły pielęgnice niebieskołuskie. Płyną do nich, bo wyglądają łudząco podobnie co o wiele mniejsze amazońskie pielęgniczki. Dopiero jak się do nich zbliżyły, wiedzą, że były w błędzie. Pielęgnica zjada zwinniki jednego po drugim. Jednak jest ona zbyt wolna, by dogonić ich całą ławicę. Całe zamieszanie zobaczyła grupa akwarystów ratujących ryby, którzy nie wiedzą, co robi zwinnik w Meksyku. Postanowili złapać w sieci wiele osobników, co im się udało. Zwinniki, wyczerpane walką z pielęgnicą niebieskołuską, są zestresowane, bo nie wiedzą, co się dzieje. Nagle łódź zaczyna się trząść. Nie jest to wina sztormu, jest to wina rekina białego, który obrał sobie tą łódkę jako ofiarę. Jednak walka z rekinem nie trwała długo, ponieważ niedaleko zobaczył ławicę większych i bardziej pożywnych ryb. Zwinniki dotarły do Amazonki i zostały wypuszczone. Schowały się w miejscu mało dostępnym, by wyregenerować siły. Nie trzeba było długo czekać na gości. Głupiki Endlera zauważyły zwinniki i postanowiły zabrać im trochę jedzenia. Zjadają one głównie komary, larwy ochotki i glony. Te piękne, lecz miniaturowe ryby zna cały świat. Są to piękne, pomarańczowo-szaro ubarwione ryby, osiągające czasem 4 cm. Pomimo swych rozmiarów mają niezwykły apetyt. Zjedzą wszystko, co się zmieści im do pyska. Zwinnikom udało się przegonić upartych żarłoków. Zwinnikom się na dodatek pofarciło, ponieważ wędkarze wrzucili do wody larwy muchy. Najedzone mogą wypoczywać. W Stanach Zjednoczonych oraz Brazylii wiele plaż zostaje otwartych wraz z początkiem lipca. Ludzie nie biorą pod uwagę tego, że rekiny w lato szukają miejsc, by się ochłodzić. Rekiny białe są przystosowane do temperatur rzadko sięgających 23 stopnie Celsjusza, a co dopiero w wodzie mającej ich prawie 30. Rekiny wtedy często widuje się na wodach płytkich, a również w lasach namorzynowych. Jest tam chłodniej, bo gałęzie drzew kryją wodę przed słońcem. Zwinnikom także temperatura daje się we znaki. Muszą znaleźć duże skupisko korzeni lub roślin. Nie są jednak jedyne w poszukiwaniu schronu. Niedaleko siebie spotykają pielęgniczkę żółtą, cechującą się szaro-żółtym ubarwieniem ciała. Są one łagodne i powolne, majestatyczne i piękne. Mają taką samą dietę co zwinniki, lecz nie konkurują z nimi teraz o pokarm. Pielęgniczki żółte mają tarło.
Samiec piarniczki żółty jest wtedy bardzo agresywny. Zwinniki dla bezpieczeństwa oddaliły się od pielęgniczek. Pielęgniczki to bardzo opiekuńcze ryby. Po złożeniu jaj przez samice, samiec pilnuje ich przez cały czas, nawet jak się wyklują. Kiedy osiągną one 2 cm długości, opieka nad młodymi staje się coraz mniej zauważalna. Większe gatunki pielęgnic też są w pobliżu, na przykład dyskowce. Są one wysokie i krótkie. Mają przepiękne ubarwienie ciała. W odróżnieniu od pielęgniczek żółtych, dyskowce swój narybek trzymają na sobie. Dyskowce, podobnie jak ssaki, wytwarzają specjalny pokarm ze swojej skóry. Te ryby to nieodrębny element Amazonki. Lubią one tereny zakorzenione oraz bogate w pożywienie. Dyskowce nie zwracają uwagi na zwinniki, gdyż te są tutaj, aby uchronić się przed arapaimą. Zwinniki wiedzą, że z arapaimą nie ma żartów. Postanawiają one odpłynąć od niej. Niedaleko korzeni znalazły teren całkowicie zarośnięty roślinami. To jest raj dla mniejszych ryb. Spotykają tam ławicę neona czerwonego, który lubi łączyć się w ławicę z innymi gatunkami kąsaczowatych. Osiągają one do 5 cm długości i są one pięknie ubarwione. Na dole czerwono, a na górze niebiesko. Ta górna, niebieska pręga jest tak jasna, że świeci w ciemności. Neony lubią towarzystwo zwinników. Podobnie jak pielęgniczki Ramireza, najpiękniejsze pielęgniczki na świecie, nie ma osoby, która ich nie zna. Te piękne mięsożerne rybki spędzają praktycznie całe swoje życie z rybami ławicowymi lub swoimi młodymi. To kolejny przykład tego, jaka piękna jest Amazonka. Arapaima, która goniła zwinniki, zniknęła w ułamek sekundy. Została przepołowiona przez żarłacza tępogłowego. Zwinniki nie mają szansy na przetrwanie, a do tego neony zostały także pożarte przez żarłacza. Postanawiają rozdzielić się na ponad 30 mniejszych ławic, składających się z około 100 osobników. Rekin nie wie, jaką ławicę wybrać na pożarcie i pozwala im odpłynąć na chwilę. Ta chwila nie trwała długo. Rekin jak torpeda wbił się w wielką ławicę zwinników i mniejszej ilości neonów, które przetrwały. Na ich szczęście rekin niezwykle mocno zmącił wodę. Zwinniki wpłynęły w mętną wodę. Rekin nie mógł ich zauważyć i postanowił pilnować miejsca, w którym prawdopodobnie się znajdują. Są one jednak z dala od niego. Straty w ilości ryb są druzgoczące. Z prawie 5 tysięcy osobników zostało tylko 2 tysiące. Mają one nieliczną pomoc w wysokości najwyżej 300 neonów czerwonych. Zwinniki postanawiają jak najszybciej uciec z miejsca, w którym prawie cała ławica ryb zginęła. Jednak spotykają one zbrojniki lamparcie, największe ryby z rodziny zbrojnikowatych, będące przysmakiem w Brazylii czy Stanach Zjednoczonych. Ich obecność świadczy o obszarze bogatym w glony. A jak jest dużo glonów, to znaczy, że jest dużo robaków, które jedzą glony. Zbrojniki bywają czasem agresywne do mniejszych ryb, jednak w tym przypadku ledwo je zauważają. Zwinniki wiedzą, że zbrojniki nie są w stanie im pomóc z pojedynczą piranią, a co dopiero z rekinem. Zwinniki jednak korzystają z okazji, ponieważ znalazły teren bogaty w ikry ryb. Jednak rodzicom, kieśnikom czarnoplamym się to nie podoba. Wypędzają zwinniki z uczty. Od razu, jak zostały wygonione, rozpętało się piekło. Wszystko, co zwinniki widziały przed chwilą, przestało istnieć. Rekin w mniej niż minutę zabił ponad 50 półmetrowych zbrojników. Zwinniki mają tylko jedną szansę na wygranie z rekinem. Muszą zmusić pobliskie stado pirani do ataku. Nie wiedzą jednak jak, a rekin zaczyna wygrywać ze zwinnikami.
Nagle przed nimi pojawia się ich ostatnia szansa na przetrwanie. Zdenerwowana arowana srebrna. Tej metrowej ryby, jak się zdenerwuje, nic nie powstrzyma. Nie boi się rekina. Najszybciej jak może przepływa obok niego niezauważalnie i gryzie mu ogon. Rekin jednak obrócił się i pożarł waleczną arowanę. Rana, którą arowana zrobiła na ciele żarłacza tępogłowego, jest niewielka, jednak to wystarczy. Rekin, zmęczony walką z rozproszonymi zwinnikami, męczy się. Zwinniki podpływają do ogona rekina i zaczynają go lekko podgryzać w miejscu rany, zrobionej przez arowanę. Ten plan zadziałał. Przy rekinie pojawiły się piranie. Cała krwawa ławica, składająca się z prawie 3000 osobników, zaatakowała rekina z każdej strony. Zwinniki i piranie pokonują rekina. Wylewająca się krew z rekina przyciągała coraz to więcej piranii. Po połowie godziny krwawa ławica zamieniła żarłacza tępogłowego w szkielet. Piranie są najedzone i całe czerwone. Zwinniki wykończone ze zmęczenia umierają. Dla zwinników, które przetrwały, przygoda dalej trwa. Jest pełno rzeczy, które one są w stanie zrobić, będąc piraniami. Będąc w krwawej ławicy. Zwinniki dobrze wiedzą teraz, że zagrożenie w Amazonii jest wszędzie. Że zdarzenia dwóch światów są możliwe. Że wszystko jest możliwe. On thermometers, 2,000 surrounding us. Travel 2,000 kilometers to hang out with us. What's up, danger? What's up, danger? Hey, didn't know they doubted us. Makes it that more marvelous. Sign them up, cause ominous vibes and I guess anonymous. What's up, danger? Hey, don't be a stranger. Cause I like high chances that I might lose. I like it all on the edge, just like you. Hey, I like tall buildings so I can leap off of them. I go hard with it no matter how. But on my toes, I could keep the world balanced on my nose. I had a slumber party with all my foes. Now I wear them like a badge on all my clothes. If I'm crazy, I'm on my own. If I'm waiting, it's on my phone. If I sound lazy, just ignore my tone. Cause I'm always gonna answer when you call my phone. Like, what's up, danger? Like, what's up, danger? Blindfold on. Mama always asking, where did I go wrong? What's up, danger? What's up, danger? Travel 200 miles, I'm knocking at your door. And I don't really care if you ain't done wrong. Come on, what's up, danger? Don't be a stranger. I like it when trouble brews, I won't dare change. I like it when there's turbulence on my airplanes. I like it when I sense things that I can't see yet. Swimming with sharks when they ain't feed yet. Cause I like high chances that what's up, danger?